W ostatnim czasie bardzo dużo słyszymy informacji na temat tego, że kupujemy sprzęt wojskowy i oddajemy sprzęt, bo wspieramy Ukrainę. Kiedy za ten sprzęt dostajemy pieniądze, kiedy dostajemy Inny lepszy sprzęt, a kiedy nie dostajemy nic, bo po prostu wspieramy e, Ukrainę. Spróbuję to dzisiaj wyjaśnić w układzie otwartym. Bardzo dziękuję wszystkim patronom i mecenasom. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów, serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Jeśli ktoś z Państwa chciałby, aby jego firma była mecenasem układu otwartego, zapraszam e, do kontaktu ze mną. I namawiam Państwa wszystkich do subskrybowania mojego newslettera, który niedawno wystartował. Link do tego newslettera znajdziecie pod nagraniem. Możecie się tam zapisać, dostawać moje teksty, analizy, przemyślenia. Zapraszam. I zaczynamy rozmowę. A oto mecenasi układu otwartego. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Firma DevTalents, budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. XTB, polska platforma inwestycyjna oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Ekwadrat V, to polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Damian Radka, portal Defense24, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Zacznijmy od tego, na jakich zasadach w ogóle dzisiaj kupuje się i sprzedaje sprzęt wojskowy? Jak ten proces wygląda? To nie jest sklep taki, do którego każdy może wejść i powiedzieć, to ja F-35, a tu F-16, a tu 4 Abramsy do tego. E, nie, to tak nie wygląda. No, skoro już jesteśmy przy sprzęcie amerykańskim, Stany Zjednoczone są chyba tutaj najlepszym przykładem, bo... Pomimo bardzo dużej otwartości, jeżeli chodzi o procedury, dokumenty tego typu rzeczy, najmniej zrozumianym w Europie. Mhm. Ukłuł się taki mit, że amerykański przemysł zbrojeniowy jest w pełni prywatny, co nie jest prawdą. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje system hybrydowy, to znaczy on się nazywa GOCO, czyli government owned contractor operated. A więc te wszystkie duże zbrojeniowe firmy, one są tak jakby zarządzającym zakładami produkcyjnymi, ale Zakłady produkcyjne, czyli te wszystkie fabryki, plus prawa do intelektualne do konstrukcji uzbrojenia, ma rząd Stanów Zjednoczonych. I teraz, jeżeli my, jako Polska, chcemy kupić, no, dajmy na to TF35, musimy wysłać tak zwany LOR, czyli letter of request, list z zapytaniem, czy rząd Stanów Zjednoczonych zgodzi się na to, żeby nam sprzedać taki sprzęt w takiej ilości, z takim, powiedzmy, pakietem logistycznym, i tak dalej, i tak dalej. A rząd Stanów Zjednoczonych sprzedaje, jak rozumiem, nie każdemu, tylko wyłącznie swoim sojusznikom, i to zaufanym sojusznikom, żeby nie wykradli e, e, tajemnic, które w tym sprzęcie się kryją. To też zależy. Na przykład, jeżeli chodzi o czołgi, to jest, powiedzmy, kilka takich poziomów no tak. zaufania. I na przykład. Jeżeli chodzi o takie najbardziej tajne rzeczy, typu oprogramowanie czy opancerzenie, technologia pancerza, to tych pancerzy, oni mają aż kilka różnych rodzajów opracowanych na eksport. Są rozwiązania lepsze dla sojuszników z NATO albo na przykład dla Australii, która też jest bardzo bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a są rozwiązania inne. Może na przykład nie oferujące gorsze jego poziomowe osłony, ale inne technologie są zastosowane, na przykład dla państw arabskich. Mhm. I rozumiem, że jeśli chodzi o rozwiązania technologiczne, też nie zawsze udostępniają te kody yy, końcowe. Tak? Czy jeżeli chodzi o kody źródłowe? źródłowe kody źródłowe to jest też taki trochę, może to brzydko zabrzmi, fetyszyz, fetyszyzowany temat, bo oczywiście dobrze jest mieć kody źródłowe, ale jeżeli mhm. my, na przykład, jeżeli chodzi o samoloty. Mamy uzbrojenie własne, które do tych samolotów możemy zastosować. My generalnie takie uzbrojenia nie mamy, więc te kody źródłowe no, nie za bardzo byłyby przydatne. Oczywiście, może w przyszłości, ale na razie nie ma mhm. takiej potrzeby. E, no dobrze, więc co się dzieje dalej, kiedy już ten LOR wysyłamy? E, oczywiście e, tutaj do powiedzenia ma dużo Departament Obrony, Departament Stanu e, dużo ma do powiedzenia Kongres. Wszystkie te, wszystkie te elementy państwa, jakim są Stany Zjednoczone, muszą wyrazić zgodę. I oczywiście Departament Obrony, tam we współpracy z innymi agendami rządowymi, przygotowuje ofertę. I teraz bardzo ważna rzecz. Kiedy ta oferta dostaje zielone światło, taki skrócony dokument jest publikowany na stronie agencji DSCA, czyli Defense Security Cooperation Agency. i tam podawane jest, co kupujemy, w jakich ilościach, z jakimi pakietami logistycznym, szkoleniowym, części zamienne, tego typu rzeczy, cała ta logistyka. I jest podawana suma. I teraz trzeba pamiętać o jednej rzeczy, bo bardzo dużo ludzi w Polsce się burzy na te sumy. Tylko, że ta suma to jest najwyższa możliwa kwota, jaką mamy, możemy zapłacić za ten kontrakt. I teraz tak. To zielone światło na zakup tego uzbrojenia, ono tam ma ważność, iluś miesięcy, lat, zależy. I my nie musimy tego wszystko kupować naraz mhm. i nie musimy nawet w ogóle tego wszystkiego kupować. Możemy sobie Ale, wdobrać. Czyli, czyli rozumiem, że jak ostatnio pojawiła się informacja, że Amerykanie nam sprzedadzą towaru za 10 miliardów, to znaczy, że do tej kwoty my możemy mhm. kupić, a tam jeszcze nie jest wiadomo, za ile kupimy te e, Abramsy czy jakieś inne. To już potem jest negacja. Przykład Abramsów. Zamówi... Złożyliśmy zamówienie na 116 używanych wozów, bo one po prostu szybciej mogły dotrzeć mhm. niż te 250 nowych sztuk. I w ramach tego jeszcze o amunicję. Ogromnej ilości tej amunicji tam było. Nawet więcej warta była jak te czołgi. I teraz tak. My zamówimy te czołgi w osobnym kontrakcie, a to amunicję w jeszcze innym kontrakcie i możemy sobie dobrać. Aha, ten typ amunicji nam odpowiada, ten typ amunicji nam nie odpowiada. To, co nam odpowiada, możemy sobie żonglować ilością tej amunicji i ostatecznie ta kwota będzie inna niż ta kwota, która była podawana. Tak? A jak my jesteśmy w stanie się zorientować, czy płacimy dużo czy mało? Czy ta cena za Hajmarsy to jest taka, jak być powinna, czy mogliśmy lepiej wynegocjować, hmm. czy gorzej? Bo dla nas to jest to wszystko niejasne. Też nasze Ministerstwo Obrony nie rozpieszcza nas nadmierną ilością informacji. To... Na ten temat. Rozumiem, że części nie może, a części może by mogło, tylko tego nie robi. Czy problemem zasadniczym jest to, że nie można porównywać jeden do jednego tych kontraktów, bo nawet jeżeli Stany Zjednoczone, czy jakiekolwiek inne państwo, powiedzmy, mamy dwa państwa nazwijmy je państwo A i państwo B, które kupują sprzęt od państwa C w tym samym czasie. Mhm. I jest to ten sam sprzęt, tego samego typu mniej więcej te same ilości. Ale te kontrakty niekoniecznie będą miały tą samą y, kwotę. To, niestety te kwoty są bardzo płynne. Bo musimy też pamiętać, że w ramach takiego kontraktu jest jeszcze część niejawna. I my, my sami, jako obywatele, nie wiemy, co jest w tej części niejawnej. Amerykanie tego nie podają, y, i powiedzmy, państwo klient też tego nie podaje, bo jest to zastrzeżona informacja. I dlatego nie możemy patrzeć na te kwoty jako taki jednoznaczny wyznacznik, czy my kupujemy tanio, czy my kupujemy drogo. Powiem tak, bo ja się specjalizuję w broni pancernej. Generalnie, jak kupiliśmy te czołgi, to myślę, że kupiliśmy po pierwsze za bardzo dobrą cenę, a po drugie terminy dostaw są niesamowite tempo. No dobrze, to skąd pan wie, że to jest bardzo dobra cena? Dlatego, że mogę porównać na przykład do kontraktu, jaki niedawno zawarła Norwegia z Niemcami. Okay. Czyli pan po prostu porównał, klient B kupił za taką Ta, samą cenę, niższą, wyższą, yy, możemy porównać. Ale... Nawet nie chodzi o cenę. Chodzi o to, że o jakość sprzętu, jeżeli jest yy. porównywalna, ilość tego sprzętu yy. i czas dostaw. Okay. I my kupiliśmy, ujmę to tak, do 2026 roku My otrzymamy to, co już zakontraktowaliśmy: 546 nowych czołgów. Norwegia zamówiła 54 czołgi, które pierwsze sztuki dopiero w 2026 dostanie, a w 2028 dostanie ostatni wóz. Mhm. Przy czym, jeżeli zrealizujesz opcję na 18 dodatkowych maszyn, to czas dostaw wydłuży się do 2031 roku. Zobaczmy, jaka jest różnica w ilości tego sprzętu. A yy, jeszcze jest taka kwestia. Im więcej sprzętu kupujemy, tym cena jednostkowa za ten sprzęt jest niższa, no bo mamy ekonomię mhm. skali. Dobrze, a czy jest jakakolwiek możliwość zweryfikowania słuszności zakupu? Nie mówię celowości, tego czy potrzebują, mhm. czy nie, bo to jest w ogóle już bardzo trudne do określenia. Mówimy, że chcemy kupić tak od Amerykanów 500 Heimarsów. No i jak możemy zweryfikować tę cenę? Czy nawet jak osoby, które negocjują e, u nas, tak, czy mamy taki. Według pańskiej wiedzy, taki aparat, który jest w stanie to. A, dobrze zweryfikować, a, dwa, dobrze wynegocjować, kiedy no, nie ma tych punktów odniesienia. Tak? No, w przypadku, rozumiem, używanych czołgów, takich, które już jakiś czas temu są produkowane, no to jeszcze, ale te haimarsy to jest zupełnie coś nowego. To jak mówiliśmy, nie stoi na półce i nie wiemy, że normalnie to kosztuje 500, tak a nasi kupili za 450 albo za 700, to dobrze to znaczy, albo źle. Wiadomo, że pewne analizy są na poziomie Ministerstwa Obrony, pewne analizy są prowadzone na poziomie Sztabu Generalnego, pewne analizy prowadzi też Agencja Uzbrojenia, która bezpośrednio odpowiada za ten mhm. tego sprzętu. Przy czym musimy pamiętać. Wiele z tych dokumentów, które wynikają z tych analiz, to, nie są, to są niestety dokumenty niejawne. I są jednak dobre powody, żeby to były dokumenty niejawne, bo nie zapominajmy, za naszą wschodnią granicą toczy się wojna i naprawdę żarty się skończyły. No niestety musimy się pogodzić z pewnymi rzeczami, że jako społeczeństwo no, będziemy niedoinformowani albo o pewnych rzeczach dowiemy się z dużym opóźnieniem. Taka jest niestety Jasne. sytuacja. Ja myślę, że co więcej, to znaczy nie mam żadnej podstaw do takiego twierdzenia, ale to myślę, że czasami możemy za coś przepłacić, no bo jest taka sytuacja, że musimy mhm. robić to nagle, tak? Nie planujemy tej armii po prostu, jest czas pokoju i sobie ją to spokojnie jest... budujemy, tylko nagle zostaliśmy postawieni w sytuacji, że ten proces musi być to, bardzo przyspieszony. To jest to, o czym mówię od, no, paru już lat. Zmarnowaliśmy realnie 30-40 lat na sensowną modernizację mhm. armii. Wiadomo, że lata 80., bo to już wtedy zaczął się ten proces takiego upadku, i lata 90, no to była ciężka sytuacja ekonomiczna, ale od początku XXI wieku, początek lat 2000, można było już to planować do 2020 nawet w przód i rozplanować sobie, że dobrze, nie mamy teraz dużych pieniędzy, ale zacznijmy od takich małych rzeczy, które może ogarnąć nasz rodzimy przemysł. I ponieważ my nie robiliśmy tego przez te, powiedzmy, 20 lat, tak? To tych rzeczy się po prostu gromadziło i one się nawarstwiały. I teraz, kiedy mamy wojnę za naszą granicą, to musimy bardzo szybko te nawarstwiające się problemy rozwiązywać, mhm. i stąd takie ilości sprzętu kupowane są, stąd są to tak duże sumy, i faktycznie możemy w niektórych wypadkach przepłacać, no ale to sami jesteśmy sobie winni, nawet nie tyle musimy obwiniać za to tylko polityków. My musimy obwiniać siebie jako społeczeństwo, uważam, bo społeczeństwo było, funkcjonowało na takiej zasadzie, że no dobrze, wojen już nie będzie, to po co nam to. A to jest bardzo nie było, błędem. Nie myślenie. było parcia, zgadzam się. Eee, łatwo jest zrzucać tylko na tych czy poprzednich, prawda? Nie, nie, parcia nie było. Eee, I wszyscy się z tym godziliśmy. No dobrze, porozmawiajmy teraz o tym, o czym tak naprawdę w zasadniczym temacie naszej, na, na, naszej dzisiejszej. Rozmowy, jaką miałem w założeniu, czy o tym, na jakich zasadach my przekazujemy sprzęt yy, Ukrainie. Bo co do tego, że należy przekazywać pomoc, to jest w Polsce niekontrowersyjne, wiemy, dlaczego im to przekazujemy, yy, no ale też dobrze otwarcie o tym porozmawiać, no dobra. Co z tego dajemy po prostu za darmo? Dajemy po to, bo oni nas bronią i, i nic. A co z tego dostajemy, bo sprzedajemy, ale na jakich zasadach sprzedajemy? No bo niektóre sprzęt sprzedajemy Ukraińcom, o tym słyszymy od czasu mm -hmm. do czasu, ale ale no nie wiemy na jakich zasadach, przecież oni nie mają dzisiaj pieniędzy i nie wiemy, czy będą mieli za, no bo nic nie wiemy o przyszłości e, Ukrainy zwłaszcza, e, a na, na, na jakiej zasadzie odbywają się te wymiany sprzętu, znaczy mówimy, że dobra, to my oddamy migi Ukrainie, a za to dostaniemy e, lepsze samoloty od e, Brytyjczyków czy, czy Amerykanów. Oddajemy, a jeszcze przecież nie wiemy, czy je dostaniemy. Proszę wyjaśnić, jak ten cały proces wygląda co z tego wiemy, a czego nie wiemy? No bo myślałem też wielu rzeczy nie wiemy. Jeżeli chodzi o sam proces, sam mechanizm, no to muszę ci przyznać, ja też nie za bardzo wiem, jak to funkcjonuje. Ale to też nie jest tak, że my coś oddajemy za darmo. Przede wszystkim. No pierwsze 300 czołgów, które daliśmy, rozumiem, że to po prostu wysłaliśmy i cześć. Być może, a być może nie. To tego nie wiemy, może dowiemy się po wojnie dopiero. Mhm. Pamiętajmy o jednej rzeczy, znowu tutaj wrócę do tego, mamy wojnę z naszą wschodnią mhm. granicą. Rosja to nie jest państwo neutralne do nas, nie jest neutralnie nastawione, może być nastawione nawet wrogo. Dobrze by było, żeby oni wiedzieli jak najmniej. Poza mhm. tym, że te czołgi faktycznie pojechały i akurat takiej ilości. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka że Ukraina i tak jedzie już na kredycie z państw mhm. zachodnich. Moja opinia jest taka, że ten sprzęt, który Ukraina zamawia w naszych zakładach zbrojeniowych, on jest spłacany z pieniędzy, które są przekazywane przez państwa zachodnie. Przy czym my na dobrą sprawę nie wiemy jakie to są kwoty dokładnie, kiedy one do nas docierają i tak Ale najprawdopodobniej tak to wygląda. A to jest dla Polski to jest optymistyczna wersja. Oczywiście. Możemy też wychodzić z założenia takiego, że no dobrze, dajemy to Ukraińcom na kredyt, że oni zobowiązują się w ramach umów, że mhm. kiedyś to spłacą. Co też jest w gruncie rzeczy optymistyczne, bo że tych pieniędzy nie zobaczymy teraz, ale musimy liczyć się z tym, że Ukraina zwycięży, znaczy obroni swoją niezależność, będzie państwem niepodległym i po czasie, gdy zacznie się odbudowywać z tych zniszczeń wojennych, będzie powoli spłacać. Przypomnę tylko, że jeszcze do niedawna Wielka Brytania spłacała lend list z czasów II wojny światowej Stanów Aha. Zjednoczonych. Więc to... I Amerykanie nie robili z tego problemu. Oni doskonale wiedzieli, że dla nich to i tak jest korzyść, no bo dali kredyt w postaci tego sprzętu i potem te państwa, które z tego korzystały, spłacały go powoli. No tak, tylko nie wiemy, czy Ukraina wygra tę wojnę, a po drugie nie wiemy w jaki... Jak, znaczy, jak już wygra, to nie wiemy w jaki sposób ją wygra i nie wiemy, w jaki sposób wyjdzie z tej wojny hmm. i będzie się odbudować, więc to jest pod ogromnym Znakiem zapytania. Stany Zjednoczone też nie wiedziały, czy Wielka Brytania wyjdzie zwycięsko z II wojny światowej i będzie jeszcze istniała, kiedy dawała Island Lease. Mhm. Także to jest pewne ryzyko, tak, z którym się po prostu trzeba liczyć, ale ja jestem na razie ostrożnie optymistyczny. Znaczy, myślę, że Ukraina się obroni, ale jak ostatecznie będzie wyglądała sytuacja Ukrainy, kiedy wojna się zakończy, to już jest inna kwestia. Tego nie wiemy, o tym czy nie, hmm. nie rozmawiamy. Interesuje mnie to, w jaki sposób ten sprzęt jest przekazywany i Natomiast... jakie mamy szanse na, na, na coś innego. No dobrze, a jak to jest z tymi e, rzeczami, które mówimy, dobra, wysyłamy czołgi, tak, ale te stare czołgi, za to mamy nadzieję dostać nowe, Ale mówimy mamy nadzieję, to co zadzwonimy, mówimy, to... hej drodzy sojusznicy, przyszliście niestety... nam, bo my tacy dobrze byliśmy, że już oddaliśmy sprzęt. To Ukrańcom. niestety tak nie działa i nie może tak działać. Dlatego, że na przykład hmm. w Stanach Zjednoczonych, jeżeli kupujemy nawet sprzęt używany, to to musi iść przez procedurę FMS, czyli Foreign Military Sales. Czyli tak czy owak, my musimy wysłać ten lor, że słuchajcie, jest takie, i tutaj z tymi czołgami jest świetny przykład, 116 Abramsów używanych, ponieważ już w dokumentach kongresu trzeba trochę się nagrzewać przy tym, ale jest to do znalezienia, jest wyraźnie zaznaczone, że zakup tego sprzętu przez Polskę jest oczywiście częściowo finansowany przez Polskę, ale częściowo jest finansowany przez procedurę FMF, czyli Foreign Military Funding, czyli częściowo spłacają nam to Amerykanie, bo mm -hmm. dla nich i tak to jest korzyść, tak? Oni po prostu płacą z własnej kieszeni własnemu przemysłowi, a te Pieniądze i tak wrócą w podatkach. Czyli mamy zniżkę. Mamy zniżkę. I tak to funkcjonuje, i to też nie jest tak, że inne państwa też nam to dadzą za ten sprzęt za darmo. Zawsze trzeba zapłacić i może to wyglądać w taki sposób też. Ale że... jak mówi się o tych migach, tak? Że no. Mamy, wysłaliśmy, czy nie wiem, czy już wysłaliśmy, czy wysłamy migi, ale za to nam Brytyjczycy zaproponowali inne samoloty. Czy to jest tak, że to już wiadomo, że. Było to wiadomo przed podjęciem decyzji, że to była taka trójstronna umowa, czy to jest takie wszystko, jak, jak ja słucham tego z zewnątrz, tak wygląda. Dobra, tu wysłamy ja nie mam pretensji, że było jasne. Ja uważam, że tak trzeba wysyłać, tak? No i liczymy na to, że ktoś nam prześle, czy jakby jest bardzo dbamy o to, żeby, żeby nam to przesłali. Jest możliwe, że faktycznie rozmowy toczą się już wcześniej, są już jakieś ustalenia, tylko że my się dowiemy dopiero po fakcie, tak naprawdę. Także jest bardzo ciężko to ocenić, ale nie wykluczałbym. Nie mhm. wykluczałbym, że jednocześnie rozmowy są prowadzone z różnymi państwami, które mają nadwyżki sprzętu. Czy to Stany Zjednoczone, czy to Wielka Brytania, może ktoś jeszcze. Przy czym no, Ministerstwo Obrony zapowiadało, że no, zamówiliśmy F-35, zamówiliśmy F-50 z Korei, tak? Ciekawe, jak na przykład F-50 są finansowane, bo też niekoniecznie muszą być finansowane tylko z naszej kieszeni, ale to jest tylko spekulacja, oczywiście. Było zapowiadane przez Ministerstwo Obrony, że jesteśmy zainteresowani jeszcze jednym typem samolotu bojowego ze Stanów Zjednoczonych, na przykład F-15, ale może jeszcze jakiś inny samolot to będzie, F-16 kolejny na przykład, albo kolejny F-35. I tutaj też może być tak, że będzie to dogadane, że OK, my to kupimy, wyłożymy trochę pieniędzy ze swojej kieszeni, ale Amerykanie dadzą nam zniżkę. tak? Okay. Ale wszystko, co Pan mówi, Pan się tym zajmuje i Pan pełnej wiedzy na ten temat nie ma, a nawet ma wiedzę bardzo cząstkową, tak? Co wynika, no nie mogę nie ma. Nie, tak, to nie jest krytyka, tylko po prostu opi opis sytuacji, która jest. Czyli ta sytuacja jest bardzo nieprzejrzysta. Mm. Co z jednej strony rozumiem, no bo dotyczy to o, takiej sfery bardzo wrażliwej. Z drugiej strony, no jednak dotyczy ogromnych pieniędzy nas, podatników. Nasze zaufanie do państwa, no jest jednych większe, drugie mniejsze. Generalnie w Polsce nie jest ono przesadnie duże, mówiąc bardzo delikatnie, jak to wygląda w innych krajach? Czy w innych krajach ta informacja jest bardziej jasna i te informacje są bardziej transparentne? Czy to wszędzie wygląda w ten sposób? To zależy. Mhm. Na przykład Stany Zjednoczone, no, oni mają ustawę, która to reguluje bezpośrednio, że pewne informacje po prostu muszą być podane do informacji no publicznej. Ale są państwa, które nie mają takiego, takich przepisów, i na przykład wiele rzeczy też może być utajnionych, tak? To, to każde państwo jest inne, ma swoją specyfikę. My jesteśmy akurat jednym z tych państw, które są bardziej nastawione na dawanie stempelka tajne przez poufne, tak? Takie wrażenie. E, co nie budzi zaufania? Nie budzi zaufania, ale z drugiej strony musimy wszyscy pamiętać, że może to działa na korzyść naszego bezpieczeństwa, bo. Dajmy na to, jest, taka, jest taki zarzut, że nie wiemy dokładnie, ile sprzętu, jakiej wartości przekazaliśmy Ukrainie. Tak? Może to dobrze, że nie wiemy jeszcze, bo dobrze by było, żeby na przykład Rosjanie nie wiedzieli, jak wyglądają stany magazynowe wojska polskiego obecnie. Z tym się zgadzam i to mi się wydaje dosyć oczywiste. Ale na jakich zasadach kupujemy sprzęt od Korei czy od Stanów Zjednoczonych, to wydaje mi się, że mamy prawo wiedzieć. Znaczy nie widzę tu jakichś ogromnych to znaczy, zagrożeń. Że... No nie każdy szczegół musimy znać, prawda, jakiego typu oprogramowanie to... jest w FACH 35 tak. i tak dalej. No ale czy wydajemy tyle i tyle pieniędzy rozłożonych na tyle, na taki okres, na takich zasadach? Wydaje mi się, że tutaj żadnego uszczerbku dla bezpieczeństwa państwa ja e, nie widzę. Oczywiście mogę nie widzieć. Być może ono jest. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to jest dużo bardziej przejrzyste. E, mhm. tylko że trzeba szukać w źródłach amerykańskich. Bo to Amerykanie sami to podają, tak? No jest na, na to Stać nas na to, żeby podawać te informacje. No myślę, myślę że moglibyśmy, mhm. no ale to już zależy od Ministerstwa Obrony, tak? No, ja nie mam wpływu na to, co Ministerstwo Obrony robi i nikt z nas nie ma. E, mogą mieć bardzo dobre powody, dlaczego tego nie robią. Mhm. E, jeżeli chodzi o Koreańczyków, nie zdziwiłbym się, gdyby Koreańczycy również podawali takie informacje, tylko jest jeden problem, bariera językowa żeby doszukać się w jakichś ich państwowych dokumentach, które są publikowane jawnie, no to jest duży problem, tak? Nie wszystko na przykład da się przetłumaczyć za pomocą tłumacza Google, mówiąc już tak. Ale jest to jakoś dogadane. Korańczycy, kiedy były jeszcze negocjacje, kiedy oni próbowali przekonać Ministerstwo Obrony, do zakupów w Korei, no oni dosyć jasno deklarowali, że na przykład dadzą preferencyjny kredyt, tak, na mhm. preferencyjnych warunkach, że będzie to częściowo sfinansowane przez rząd Korei Południowej, a my potem na preferencyjnych dla nas warunkach będziemy sobie to powolutku spłacać, tak. Zresztą tak naprawdę w dzisiejszych czasach uzbrojenie jest tak drogie, że jej się kupuje tylko na kredyt. No jasne. Więc... Ale informacji o tym kredycie nie, nie mamy, a to wydaje mi się powinniśmy być może mieć. tak. Na koniec, jak wygląda sprawa offsetu przy obecnych e, zakupach? No bo kiedyś pamiętam, jak kupowaliśmy F16, to właśnie bardzo dużo się mówiło o tym offsetie i tam te informacje były. Powiedzmy, ich było więcej niż dzisiaj. No? E, teraz podają zarzuty, że tego offsetu nie ma, ale ja też słyszę, niektórzy mówią wcale nie wiemy, on jednak jest. Jak to wygląda z wedle pańskiej wiedzy? E, to może być tak, że o pewnych kwestiach e. offsetowych nie wiemy. W pewnych sytuacjach faktycznie z offsetu można było, znaczy mogło Ministerstwo Obrony i rząd generalnie zrezygnować, bo, bo to po prostu powoduje, że koszt zakupu sprzętu jest mniejszy, bo offset to jednak jest trochę większy, ale tu znowu mamy korzyść dla naszej gospodarki też. No i też kwestia realizacji tego, czasu realizacji tego kontraktu. A są takie kontrakty, w których faktycznie ten offset jest realizowany, na przykład system WISŁA, czyli system obrony powietrznej średniego zasięgu. I tutaj faktycznie na przykład o tym się bardzo mało mówi, a szkoda, bo może dlatego, że to też nie jest takie medialne. Tak no, łatwiej się robi ścianki, zdjęcia, jak to się mówi potocznie, przed czołgiem, samolotem i tak dalej, a my bardzo dużo robimy pod zespołów. Na przykład do systemów Patriot, amerykańskich systemów obrony powietrznej, robimy tak zwane interrogatory IFF, czyli mhm. swój obcy. To są systemy, które. Co który... to jest, proszę powiedzieć, co to są interagatory? Yy, to, to jest system, który wy, wysyła sygnał do na przykład samolotu wykrytego przez radar i jeżeli ten samolot jest przyjacielem, to na jego pokładzie system IFF odpowiada, tak, jestem przyjacielem. A jeżeli jest nieprzyjacielski, mhm. no to nie ma żadnej odpowiedzi. Jasne. Wiadomo, że można do niego strzelać. I to jest bardzo istotny element. Yy, otrzymaliśmy też pewne zdolności od Stanów Zjednoczonych. Znowu przy systemie Wisła. To my produkujemy wyrzutnie pocisków rakietowych M903. Oczywiście pociski rakietowe jeszcze są ze Stanów Zjednoczonych kupowane, ale nie wykluczone że w pewnym momencie zintegrujemy z systemem Wisła jakiś inny pocisk, który będziemy produkowali, który będzie tańszy, tak? No bo to jednak te pociski, które Amerykanie nam dostarczają, to jest bardzo drogi pocisk wyspecjalizowany do obrony przeciwko pociskom balistycznym. I takich programów pewnie jest wiele. Być może na przykład, no ja, ja słyszałem, nie mam tego potwierdzenia, ale słyszałem, że pomimo tego, że zakupiliśmy samoloty F-35 bez offsetu, to jednak produkcja pewnych elementów do tych samolotów jednak w Polsce jest ustanowiona. Kupiliśmy czołgi. Wiem o tym, że są prowadzone rozmowy na temat ich serwisowania tu w kraju, w naszych zakładach, we współpracy z producentami ze Stanów Zjednoczonych. Miałem okazję zresztą też rozmawiać z przedstawicielami firmy BA Systems. Oni akurat zapewniają wozy zabezpieczenia technicznego. I im powiedzieli wprost: jeżeli zamówienia będą z, z kierunku polskiego rosnąć, to im się wtedy będzie kalkulowało to, żeby na przykład produkcję tych wozów zabezpieczenia technicznego ustanowić tu w Polsce. Tylko musimy pamiętać o tym że temu producentowi z drugiej strony też to się musi kalkulować e, finansowo. Mm. To nie jest tak, że e, wszyscy się poklepią po plecach i powiedzą, no dobra, to wam damy taką produkcję. Im to też musi się kalkulować po prostu. Najlepiej pan widzi szansę, że za jakiś czas, e, no ponieważ obecnie kupujemy tego sprzętu bardzo, bardzo dużo e, i ten, ten, ten proces będzie trwał przez lata, no bo to nie jest tak, że to wszystko przyjedzie, przyjedzie dzisiaj, mm. że za jakiś czas będziemy mogli... E, Część, części do tego sprzętu produkować u nas i również na tym zarabiać, że to będzie też inwestycja nie tylko w potencjał obrony, ale również na naszą gospodarkę, że to może trochę zamachnąć innymi, e, e, znaczy zamachnąć polską gospodarką. Myślę, że szanse są bardzo duże. Amerykanie są tutaj ustanowić pewne zdolności, już inwestują. Na przykład firma Cummins, produkująca silniki wysokoprężne, Zaczyna inwestycje tutaj w Polsce, tak? bodajże pod Krakowem ma powstać taki duży zakład. Jeżeli mówimy o Korei, no wróćmy do tych czołgów. Czołgi K2PL mają być produkowane w Polsce, czyli oczywiście część podzespołu będzie z Korei pochodziła, ale część rzeczy będzie robiona tu na miejscu. Zresztą Koreańczycy, oni przynajmniej tak to deklarowali, że oni to widzą tak, że jeżeli chodzi o zdobywanie rynku europejskiego, a oni bardzo chcą tutaj zdobyć ten rynek, przynajmniej częściowo, no to Polska byłaby takim i hubem logistycznym i hubem produkcyjnym, tak? Mm. No bo też nie do końca im się kalkuluje, żeby ten sprzęt produkować u nich i wysyłać statkami na drugi koniec świata. To bardzo długo trwa, podnosi koszty, a jeżeli można wysłać tylko na przykład samolotem podzespoły, które są oczywiście lżejsze i mniejsze, można ich więcej przetransportować. No, to w takim układzie dlaczego by nie zespawać tych pojazdów i nie wyprodukować części elementów w Polsce. No, I... Pytanie jest tylko, że to będzie właśnie tylko montownia, czy będziemy też dostarczać e... pewnych rzeczy wysokotechnologicznych do produkcji, których jesteśmy zdolni? No bo właśnie, jeśli chodzi o łączność, to mamy myślę, fabryki, które takie jeszcze robić. Myślę, że jest duża szansa. Ale też jeszcze zobaczymy. Na pewno, właśnie tak jak pan mówi, łączność, elektronika. I to jest bardzo ciekawe, bo polska zbrojeniówka jest bardzo dobra właśnie w tym aspekcie. My może mhm. czołgów samodzielnie jeszcze nie produkujemy, ale produkujemy naprawdę światowej klasy elektronikę wojskową, oprogramowanie, systemy zarządzania polem walki, łączność, tak, no radiostacje chociażby. Tutaj e, Prym wiedzie firma WB, e, mhm. ale nie tylko, mamy także innych producentów, więc e, to są te elementy, na których my się nie skupiamy, a powinniśmy, bo wiele państw, które teraz są no takimi wzrastającymi potęgami w przemyśle zbrojeniowym, zaczynała się od takich małych rzeczy. I od tego powinniśmy zacząć. Mhm. To są właśnie te rzeczy wysokotechnologiczne. Ale tu taka moja obserwacja, bardzo ważna. My, koncentrując się tylko na tej elektronice, niestety zaniedbaliśmy inny element, bardzo ważny i bardzo trudny w opanowaniu. Mechanikę, czyli silniki, przekładnie, czyli skrzynie biegów, tego nie mamy i dlatego też mamy na przykład problemy z opracowaniem własnych pojazdów, które moglibyśmy eksportować, bo musimy na przykład zadowalać się importem silników czy przekładni za zagranicy. To jest duży problem i to jest miejsce, gdzie państwo polskie powinno zainwestować, ale nie w perspektywie 10-20 lat, tylko na przykład 50, bo dopiero po takim czasie można osiągnąć odpowiedni poziom. A producentów tego typu komponentów, które są na odpowiednim poziomie, są niezawodne, spełniają wymagania, to chyba można policzyć na palcach jednej albo dwóch rąk. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Damian Radka, Portal Defense 24. Mam nadzieję, że trochę wyjaśniliśmy choć słowem, które najczęściej padało podczas tej rozmowy, było słowo nie wiemy. Nie wiemy. Po części pewnie nie wiemy, bo, bo tak powinno być, a po części myślę, że jednak moglibyśmy wiedzieć i powinniśmy wiedzieć więcej. Dziękuję bardzo. To wszystko na dzisiaj. Subskrybujcie mój newsletter. Link pod, e, pod nagraniem zapraszam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia, do usłyszenia. Dobrze spędzić czego nie wiemy, bo przygotowując odcinki układu otwartego korzystam z serwisu infopiguła. Link do infopiguły znajdziecie pod nagraniem.